Trenerze, za Wami kolejny pożyteczny sparring Zwycięstwo z mocnym rywalem, bo liderem pierwszej dywizji ukraińskiej, ale jest jeszcze sporo do poprawy. Na pewno cieszy zwycięzca, bo przecież otogramy i po ostatniej porażce bardzo trenerowi zależało na tym, żebyśmy tutaj, żebyśmy tutaj powalczyli o takie, tam, można powiedzieć, przysłowiować trzy punkty, żeby z zakończyć ten mecz zwycięstwem. To raz. Druga sprawa, cieszę się skuteczność, bo stworzyliśmy dwie sytuacje i strzeliśmy dwie bramki. Jeżeli chodzi o grę w defensywie, były różne momenty, tak jak w ofensywie, zaczęliśmy bardzo dobrze, potem były momenty pewnego przestoju. Ukraińcy, jak w poprzednim meczu, pokazali nam, że, że są zespołami, bo to już jest drugi zespół z, z tego kraju, z którym gramy, które, które walczą, które, mimo że może pod kątem umiejętności nie są jakieś nie, światowego, że tak powiem, poziomu, ale jeżeli chodzi o wolę walki, determinację, to naprawdę można się od nich uczyć i to na pewno w tym kontekście, co w pierwszej lidze jest bardzo ważne, tego na momentami w, tej, w tym meczu zabrakło i na tym będziemy musieli popracować. Mi się wydaje, że to nie jest jakiś ogromny problem, bo to jest kwestia cech wolicjonalnych, żeby poprawić technikę niż, niż, niż wole walki. I jesteśmy po dwóch wczorajszych bardzo ciężkich treningach, w ciężkich warunkach, bo była pogoda. Było wiecznie i zawodnicy to, to, to czują, no ale po to są sparingi, po to jest ten okres, po to są te obozy, żeby, żeby być i grać na zmęczeniu, przyjdzie czas na, na takie łapanie świeżości, na to, żeby się do tego meczu z polskim przygotować, obserwujemy go na bieżąco, także ten mecz ja ze swojej strony bym bardzo, bardzo pozytywnie, choć głównie pod kątem materiału, który mamy do przemyśleń i do pracy w nadchodzącym tygodniu obozu tutaj w Turcji jeszcze. Pracowaliście nad taktyką też w ostatnim czasie i widać też, że gdzieś tam chłopcy próbują realizować te, te założenia, które na treningach wypracowujecie. Tak, są momenty, kiedy faktycznie świadomie robimy pewne rzeczy. Później wkrada się improwizacja, że tak powiem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale też są momenty, kiedy gdzieś gubimy to i zaczynamy się zamykać w jakichś takich wewnętrznych swoich grach, czego żeśmy nie robili. Nie jest to do końca złe, ale jeżeli no, chcemy, żeby na tym etapie okresu przygotowawczego więcej realizować tego, co żeśmy sobie założyli. Pewne rzeczy, no te schematy dzisiaj, po których żeśmy stworzyli sobie sytuacje bramkowe, to było wcześniej wyćwiczone, więc to na pewno nas bardzo cieszy. Nie straciliśmy bramki po stałym fragmencie gry, a w w poprzednim meczu sąśmy dwie, więc to też nas bardzo cieszy. Nie strzeliliśmy, nad tym będziemy jeszcze pracowali. Jest dużo akcentów ofensywnych i, i stwarzamy sobie te sytuacje, to nas bardzo cieszy. W defensywie potrzebujemy jeszcze pewnego takiego monolitu i takiej, takiej większej agresywności, żeby która się pojawiła i którą uważamy, że powinna być, ale mamy na to jeszcze całe dwa tygodnie, tydzień tu i tydzień u siebie, także będziemy nad tym pracować. Jest materiał do analizy, mamy jeszcze kilka treningów, mamy, mamy mecze sparingowe, także Cieszy to wynik i cieszy to, że mamy materiały do pracy.